Hej, hej, dzień dobry! Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Jesteśmy oczywiście w Lochach. Tutaj wysłał nas Snape po sprawunki. Po oczywiście rzeczy do przygotowania eliksiru. Jak zawsze to my dostaliśmy po głowie, bo oczywiście nas nie lubi. Dlaczego, to każdy wie już chyba w tym wieku. Ale zobaczmy, bo byliśmy w stanie wejść za nim. I jest tu karciocha. Proszę bardzo. Ostatnio właziliśmy za nim przez te kraty. To były tylko i wyłącznie fasolki. Dwie skrzynie z fasolkami. A teraz dostaliśmy karty, więc całkiem git. Tylko któż to był? To był chyba ten gość, prawda? Hengist z Woodcroft, średniowiecze, wygnany z domu przez swych mugolskich prześladowców. Hengist przeniósł się podobno do Szkocji. Tam założył wioskę Hogsmeade. Obrzeża Trzy Miotły jest uważana za dawny dom Hengista. Widzieliście? Hogsmeade. O, jeszcze jest Alhomora do zrobienia. Nie. O, już myślałem, że mi kurde spadnie. Fasolka. Nie ma takiego marnotrawstwa. 414 fasolek. Let's go. Dobra, dawaj krwawy baron. Musimy lecieć dalej. We need to go deeper. Dzięki. I teraz tak. Chyba musimy wskoczyć na dół. I przenieść co... No nie ten sposób, Harry! Harry! Co? Slyvento! Mi się zawsze podobał ten moment taki właśnie, jak on wypił ten eliksir, chyba Felix Felicis, nie? Harry! Co? That must be dissonant. Dobrze. A, no i tutaj jesteśmy prawdopodobnie już właśnie. Już mamy końcówkę i wracamy do klasy, więc... Proszę bardzo, panie Snape, jesteśmy już ze wszystkim. Late again, you lazy boy. A further 3 points from Gryffindor should teach you a lesson. I see you've collected a few challenge stars, but I'm afraid they have no value in my classroom. I've ended the lesson without you, Potter. The other students are off to the Halloween feast. Join them, if you must. Ty gnoju! Przepraszam. Harry, a huge troll is on the rampage. It's cornered Hermione in the girls' toilets. She needs our help. We must try to rescue her straight away. No dobra. A czy my czasem nie mamy teraz żadnej karty do znalezienia jeszcze? O. Legendo! Jakaś ścinka. No dobra, lecimy dalej. Mam nadzieję, że takowych już nie będzie. Odważnie jak na Rona. Harry, what's that smell? This way, Harry. Trollu, jesteś piękny. O, kurde, zaraz. O, nie. Okej, to może być dość trudne. Ogólnie motywy biegnięcia w stronę ekranu, do mnie. Są dość ciężkie. O! Nie! Wiedziałem, że tak to się skończy. Jeszcze raz muszę to zrobić. O, fuck. Harry? What's that smell? This way, Harry. Dobra, biegniemy jeszcze raz. Ogólnie było całkiem nieźle. Ale trzeba popracować nad refleksem skakania. Mm-mm.
Ty, ten troll całkiem ładnie potrafi skakać. Okej. Tu. Jeszcze będziemy gdzieś musieli przeskakiwać? Nie. No, kurde, daleko jeszcze! Okej, jest zapis. I do łazienki. Dobra, let's go. Harry, I'll try to charm the troll's trap so it bashes over the head. Wingardium Leviosa. A ja mam ci jakoś pomóc, czy jak? Flipendo! Cast your Flipendo! Flipendo! Na. Tym wielkim czarodziejem. No. Dobra, dawaj mu to na łeb, no. Ron, weź to się ogarnij. Napierdziele, co ty, dwóje miałeś z tego? Wingardium Leviosa. Najwolniejszy czarodziej świata, nie? No, szlak. Zaraz do głowy dostanę, nie? No! Puszczaj mu to! Flipendo! Armani, are you all right? Thanks for saving me. Is he dead? I think he's just been knocked out. Come on, let's get out of here. Okie dokie. Exhausted from their encounter with the troll, Harry, Ron and Hermione return to the Gryffindor common room and discussed the strange goings-on at Hogwarts. Harry suspected that someone had released the troll to distract everyone so that they could get into the Forbidden Corridor. But there wasn't much time to think about who was behind this, especially since Harry was busy preparing for the second Quidditch match against Ravenclaw. Czyli zaraz, czyli musimy... Welcome to Quidditch! Welcome to Quidditch! Me, Jordan! Dobra. Ręce na klawiaturę. SA, przyspieszenie, kontrol. Okej. Dobra, gdzie jest Snitch? Tam jest Snitch. Lecę. Amazing skill. No co za menda. Sorry, Potter. Potter's moving into the kill. Harry Potter closes in on the snitch. Dawaj. Dawaj, młody. Harry. This is amazing. Ty, a ten co? Jakąś inną mechanikę latania na miotle? Harry Potter! He's getting closer! Potter is so close! Kurde! I've never seen no, weź ten tłuczek! Look at those seekers go! Dodges are speeding Roger! They
on target. No, prawie go mam, no. Look at Potter go! Dodger! Come on, Harry! Sorry, Professor. Potter's moving in for the kill! Mam cię. Harry Potter closes in on the snitch. Złapałem? Kurde, nie złapałem! Stay with it, Harry! Here comes the Dodger! Kurde! Potter's gaining! Dobra, przyspieszenie. On, Harry Potter! Ty, bo ja zaraz zostanę w ogóle znokautowany. Amazing skill! Come on, mam cię! Sorry, Professor. Yeah! He caught the snitch! Dobrze, że drugi z Ravenclaw był taki trochę zderpiony, nie? My name's Lee Jordan, signing off! Thanks to Harry's skill as a seeker, Gryffindor won the Quidditch match against Ravenclaw. Harry, Ron and Hermione spent most of their free time in Hagrid's hut, trying to convince him that he couldn't keep Norbert, his beloved dragon. Eventually, after much coaxing, Hagrid agreed. Harry unwrapped the unexpected Christmas present. Something fluid and silvery slithered out. It's an invisibility cloak, said Ron. They're very rare. There was a note with the cloak. Your father left this in my possession, Harry read. Use it well. A very Merry Christmas to you. Harry tried on the cloak, while Ron and Hermione helped it prepare for the climb up the tower. Be careful, Harry, said Hermione. You can't stay invisible while you cast spells. Filch might see you. With Norbert safely bundled up, Harry set off for the tallest tower. He hoped that the cloak would conceal him from Filch and his cat. Jeśli dobrze widziałem, to tutaj jest jedna karta czarodziejów. What's that? Dobra. Panie Filch. My nie możemy chyba się tylko z nim zetknąć, jeśli dobrze się orientuję. Well, we are in trouble now, aren't we? With Norbert safely bundled up, Harry set off for the tallest tower. A jednak nie możemy być biegać w pobliżu niego. Mrs. Norris. Nie przejmuj się tym. Nic się nie dzieje. Czy my jesteśmy w stanie wejść na to? Kurde, nie jesteśmy. Przydałoby się. Where is he? Pray I don't find you. Nikogo tutaj nie ma, a ty nie potrafisz skakać. Ha 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 ha. Bałwanie. What's that? Come out, wherever you are. Dobra. Cyk. Mamy fasolę. Fasole. Zbombiaj. O, i teraz my. Cyk. Dobrze. Zapisik. I lecimy głębiej. We need to go deeper. Bye bye. Ty znasz jakieś kurde tajemne przejścia. O, ty mendo. A ja naokoło będę łaził. Oh shit. Dobra, otwarte. Okej, widzę też już schody. Spokojnie, Byniu. Nic nie będę żałował. Bo ja tutaj ratuję świat. Ty jeszcze o tym nie wiesz. Ja też o tym nie wiem.
Ale tak jest. Osoby, co czytają książki, już wiedzą. O, w dupę. No to jesteśmy troszeczkę w pupiu. Nie doskoczyłem do tamtej fasolki, kurczę. Nie wiem, czy doskoczę. Nie wiem, czy to nie powinien zrobić tak. Stąd. Cyk. I tutaj się wespnę. Dobra. I teraz Filch musiałby pójść gdzieś dalej. Na pewno odejść od tych drzwi. No. Bardzo dobrze. Haha. I znowu skubaniec ma inną ścieżkę. Obraną. No dobrze. To my w takim razie tutaj zapisik. No i trzeba być kurde bardzo uważnym w sprawie tego, gdzie mogłaby być ta karta. Prawie złapał nas za nogi. Someone's got past me. Ciekawe, kto przez ciebie przeszedł. Może jakiś czarodziej? Dobra, i tam mamy kolejne przejście. I to przejście... Where are you, you sneaky slime? I'll catch you, yes I will. Dobra, to nam nic nie dało. Faktycznie, jak czaruję... No na chwilę mi schodzi niewidka. A ja już wiem, jak my tam mamy dojść. Znaczy dotrzeć. Tędy. Tędy. I tu. Pyk. Pięknie. Tylko jeszcze na dole były jakieś drzwi, które wydaje mi się, że były zakratami. O właśnie, o tym mówiłem. No co, i wydaje ci się, że mnie złapiesz, tak? Okej. Dream more. A jeszcze raz na górę. Jeszcze raz na górę. No to może być problematyczne. Musimy, kurde, znowu wejść na te regały. Dobra, czy idziemy tędy? Trochę tup, tup, tup. Tup, tup, tup po śniegu. Dzin, 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 nasz sanka. O kurde. Okej, git. I ulepimy se bałwanka. A, nie tędy. Tędy. I totalnie nad jego głową. Boże, jaka potwarz. Taki istnieje wielki dozorca. A, i teraz dopiero mam. Okej, otwarte przejście. Ty. A tu jest gargulec. Tylko że zamknięty z każdej strony za kratami. Ciekawe. Nie widziałem ani jednego dodatkowego przycisku, który mógłby te kraty otwierać. Ale czy to nie będzie czasem właśnie? O, tak! Tak, 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 tak. I teraz do gargulca. Znowu musimy się tam wrócić. Ale nas wymęczy ten Filch, co? Cyk. Cyk. Pięknie. No i teraz chyba będę miał te takie platformy, żeby wejść wyżej po tej wieży. Am I right? Dokładnie tak. A co nieco człowiek pamięta. Nice.
Czyli na razie nie mamy nic, co by mogło nas... Co moglibyśmy pominąć. O, może tak. Więc jeszcze chyba tutaj żadnej karciochy nie było. Dobra, wskoczmy sobie tu. Teraz tędy. Here. I jesteśmy. Good, good. Co, na dół? Co nam to da? Okej, skrót. Swojego rodzaju skrót. Też zamknęliśmy kraty Filczowi. Dobrze. No ale Filcz jak Filcz ma swoje ścieżki, którymi podąża. Trochę jak bracia Wesleyowie. Okej. Coraz wyżej. I tutaj mamy dotrzeć. Dobrze. Tylko teraz tak, żeby wejść tam wyżej, to my musimy chyba się cofnąć właśnie do tej lokacji. Jeszcze raz tutaj sobie wejść na ten wyższy poziom i kontynuować wspinaczkę po tej wieży. Ktoś tu schody w ogóle zarypał. Pięknie. Hop. No ty chyba jesteś niepoważny, Harry. No przecież ręce masz? Wyciągać potrafisz? To weź, kurde, gościu, łap się tej krawędzi. Co za pałwan jeden. Dobra, jeszcze raz. Cyk. 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 I tu, kurde, gościu, krawędź. Czaisz? Niuans? Harry! Wstawaj, zesrałeś się. Co jest z tobą? Rozumiem, jakby, kurde, tu Neville próbował się wspiąć, ale ty? Wielki czarodziej. Dobra, jeszcze raz. Stajemy sobie tak. Zaraz stamtąd przylecimy, tam nie wskoczymy. No cóż, no to tylko i wyłącznie tutaj. No! Su! Co za bałwan. I weź mi się tutaj, kurde, nie złap tylko, nie? No! Było blisko. Okej, i teraz tam jesteśmy w stanie dotrzeć, dobra. Tylko czy my możemy wrócić tą samą ścieżką, tą samą drogą? Tędy. No! I tędy, świetnie. Nie! Super. Uhu. Nice! Ty, a na dole coś jest? Ty, na dole jest skrzynia. Mogę zaskoczyć? I karciocha! Poka. Jakaś gruba dama. Dobra, i to jest ta jedna chyba, którą możemy faktycznie znaleźć w tej lokacji. Helga Hufflepuff. Helga. Współzałożycielka Hogwartu, jej nazwisko nosi jeden z czterech domów. No my znamy, kim jest, znaczy wiemy, kim jest Helga Hufflepuff. Więc raczej nie trzeba jej nikogo mu przedstawiać. O nie, nie mówcie mi, że jeszcze raz muszę się po tym wspinać. O, dobra, za kartę warto było. Za kartę było warto, ale i tak nienawidzę tego wspinania. Dobra, przepraszam. Chciałem powiedzieć, że wspinanie jest fantastyczne. Słyszałeś, Harry? Więc wspinaj się, kurde, jak na zawodowego wspinacza 300. O nie, jakieś takie pierdoły. Uskuteczniasz mi tutaj. Dobra. Pięknie. I tu. Dobra, nice. Tup, tup, tup.
Czy to się rusza? Chyba nie. Okej. Okay. I tędy. Wow. Nice. I mamy zapisik. O kurde, chyba mnie usłyszeli, jak ja mówię, że ja nie lubię się wspinać. Shit. Dobra. Tutaj, wskoczymy wyżej. Jest chyba opcja doskoczysz tam? Nice! Kurde, jednak Harry, ty to potrafisz. Shit. Niech sobie pójdzie. Ty no, ale z całym szacunkiem. O kurde. To chyba nie tutaj miałem dotrzeć. Ajajaj, dobra, już wiem. Muszę obrócić ten most. Tam jest flipendo. Dobra, musimy stawiać kroki dokładnie tak jak on. To wtedy będzie myślał, że to jego kroki są. Ha! To tup, 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 tup. Do you think I'm blind? I'm not letting anyone into that tower tonight. Czy aby na pewno, koleżko? Zobacz teraz, pa jak my cię robimy. Jak dziecko. To wiadomo, gra dla dzieci. No ale gronie po prostu... Thieves, you'll be banished for this. That could come in handy if I have to distract Filch along the way. Yep. Ja to wiedziałem. Ja to wiedziałem przed tym, jak Harry powiedział, więc jestem taki trochę bardziej... Kurde. Haha. I co? I teraz może jeszcze dodatkowo wyrzucić Irytka. Podwójny win. Ron's brother Charlie had arranged to collect the dragon from the tower and return him to Romania. Ty miał nowy dom. Ej, jeszcze jedna tutaj jest ukryta karta chyba. Czy to jest cały czas ten, ta sama jakby... Lokacja. Gdzie on lezie? O, świetnie, jeszcze mamy teraz kota na głowie. Mrs. Norris, I could have sworn I heard footsteps in here, but... Nie, bleh. Let's check the library, my sweet. Dobra, czyli jeszcze biblioteka, dobra. Teraz pytanie, kurczę, gdzie w bibliotece może być karta czarodziejów? Jakiś zapisik może? Przydałby się. O, i tak przed twarzą. O, i nagle go nie ma, nie? Aha! I've heard you for sure this time. Quick, Mrs. Norris. You keep watch from above. Aaa, kmini, że kurde łażę po regałach. You'll not get past me now, you rotten little gutter snipes. Coś tam między tymi uszami ma. Flipendo. Dobra, my lecimy tędy. Tutaj. Tutaj i nawet pani Norris nie jest w stanie nas zatrzymać. Aha. Leszczyki. Dobra, cofnij. Co tam jest?
Tam coś w ogóle jest? Chyba nie. Nie. Dobra, to my tak naprawdę tędy. Jakiś saving by się przydał, to jak wspominałem, kurczę, bo dawno nie było. Tędy nie. O, jesteśmy za plecami Filcha. Noise. Jest saving, super. Intruder! Intruder! Oh no, it's intruder! Tutaj mogliśmy walnąć Alohomora, byśmy mieli skrócik. Dobra, zapis, cyk. I dalej, słuchajcie, pójdziemy sobie w kolejnym odcinku. Dlatego ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę i zostawcie komentarz. Będę bardzo wdzięczny. No i widzimy się, mam nadzieję, już jutro o 16 w kolejnym odcinku. A dzisiaj zapraszam was do dwóch playlist proponowanych dla was. I widzimy się w komentarzach. Trzymajcie się, na razie. Bye, bye.